Dzień dobry, Artur Zambrzycki, oddział Pyrzyce. Dzisiaj mamy 26 września 2024. W sumie jesteśmy po sezonie gołębi starych i młodych. Także witam serdecznie kolegów, koleżanki naszego pięknego sportu. Dzisiaj spotkaliśmy się z firmą Pigebook, konkretnie z Łukaszem. Witam Łukasza również. W celu omówienia aukcji, która niebawem się pokaże, gołąbków z mojej hodowli, no i też tak krótkiego streszczenia na temat sezonu 2024. Także zacznę tu od sezonu 2024 gołębi dorosłych. No sezon był bardzo, bardzo trudny, zresztą jak u pewnie wielu kolegów i koleżanek. Mimo to na szczeblu oddziału udało nam się ugrać w sumie wszystko, bo wszystkie pierwsze nagrody, które są nasze. Także fajnie, mimo to, że mieliśmy jakiś tam jeden incydent z pierwszej 500-ki z zegarem, że pierwsze 22 gołębie jak gdyby odbiły się z błędem. Czyli zegar był niepoprawnie włożony o kość do zegara i zanim to zauważyłem, to po prostu 22 gołębie, no i to gołębie, które były szpicowe, już były odbite, no i później nie mogły się odbić, bo jak już poprawiłem zegar, to one już były w zegarze, ale z błędem, także ten lot dla nas był taki najgorszy. Mimo to gdzieś tam nam się połapały serie i wrocznych, i z typowanych gołębi, nie z typowanych, z 50-tki, spoza 50-tki. Ale to były takie ostatnie konkursy na liście. A poza tym jednym incydentem, to tak myślę, że chyba na wszystkich lotach mieliśmy wygrane serie, a przynajmniej byliśmy zawsze w pierwszej trójce w seriach, w różnych kategoriach, także sezon nie był zły, z tego co też widać, w kategoriach też wszystkich wygraliśmy w A, B i C. I oczywiście u nas też w oddziale liczy się kategoria D, czyli suma A, B, C i D. Też wygraliśmy, także fajnie to poszło. Na szczeblu rejonu, gdzie nie liczyłem też na to, że jakokolwiek tam zdobędziemy nagrodę, to po tym pierwszym locie, gdzie był pierwszym lotem rejonowym, ta 500-ka, gdzie nam ten zegar nawalił, to też się udało w każdej pozycji być na podium, bo na każdej pozycji jesteśmy na podium. Na żadnej nie jesteśmy na pierwszym, ale jesteśmy parę razy na drugiej i dwa razy na trzeciej. To tak, jeżeli chodzi o rejon. W rejonie lotuje 5 oddziałów, także to też nie jest taki mały rejon, gdzie też są te oddziały troszeczkę takie rozrzucone względem północ-południe, także my jesteśmy najbardziej na południu, ale gołąbki jakoś tam dają radę. No i na szczeblu okręgu też mamy nagrody na podium, między innymi intermistrzostwo drugie na okręg, gdzie też wspomnę, ten sezon był tak trudny, że tak jak mówię, dla mnie tak podwójnie, bo ten sytuacja z zegarem, no i jeszcze ostatni lot 700-ka też się nie odbyła, także też nie mogliśmy tam nic poprawić. Z powodu wcześniejszych strat, które były w oddziale bardzo duże. No i w okręgu też mamy, z tego co pamiętam, to jesteśmy w intermistrzostwie drudzy, chyba w kategorii D trzeci, aczkolwiek tutaj nie chciałbym dokładnie mówić, bo sprawdzałem to wczoraj, ale jakoś nie zakodowałem. Ma trzy czy cztery podium, a na pozostałych kategoriach jesteśmy jako przodownicy, także też to całkiem nieźle wyszło, jeżeli chodzi o skalę okręgu. Lotniki też mamy fajne, zobaczymy, bo tutaj taki gołąb 9031, oryginalny Szelens z gołębia Ultimate. W sumie wnuk Ultimate, dwa lata z rzędu naprawdę czołowe konkursy zrobił, także muszę też się za to wziąć, żeby zobaczyć, jak on tam wylatał w kategoriach. W tamtym roku ten gołąbek też był na wystawie ogólnopolskiej, reprezentował okręg szczeciński, także gołąb, który już parę lat fajnie lata. Jego zresztą półsiostra czy
kuzynka też, która powtarzała super, także no, syn czterech jedynek, który powtarzał, także myślę, że jeszcze jak już tam zajrzę do tego, będę się mógł czymś tam pochwalić, jeżeli chodzi o gołębie, które w kategoriach coś tam wylatały. No i też troszeczkę w mojej hodowli się troszeczkę się namieszało, może nie wiem, czy tak namieszało, to jest dobre określenie, ale w takim pozytywnym słowie znaczeniu, że przybyły do mojej hodowli dosyć sporo gołębi od mojego przyjaciela Dietemeyera, który niestety już musiał definitywnie skończyć z gołębiami. Jego zdrowie już mu nie pozwala na to. Przebywał bardzo długo w szpitalu, no teraz jest w domu. Stan jest troszeczkę lepszy, ale już po prostu przy gołębiach nie może pracować. I poprosił mnie, żebym te gołębie wszystkie jak gdyby zabrał do siebie. Na początku był taki plan, że część tych gołębi zostawię u siebie, część gołębi zaproponuję tutaj kolegom na aukcji Pigebook. Ale w sumie po sytuacji takiej, kiedy zgłosił się jeden hodowca do mnie, bo akurat dzwonił do mnie, jak jechałem po te gołębie i chciał kupić kilka par takich gołębi z hodowli Dietemeyera, z gołębnika hodowlanego, gdzie tam naprawdę nietuzinkowe gołąbki są, między innymi dwoje wnuków Figo czy czworo wnuków z imbredu na Kitla. Także gołębie też, które przekazywały i latały już dzieci, gdzie tam są, to wszystko jest udokumentowane też, nie? No i poprosiłem Dietra, żeby po prostu wybrał mi spośród tych ponad 120 gołębi jakieś 4-5 par dla tego pana, który no, chciał zasilić swoją hodowlę. Po czym no, kolega Dieter troszeczkę się obraził na mnie, bo odpisał mi, że... Bo ja nie chciałem też tam do niego wydzwaniać i go tam nękać, tylko napisałem, że jest taka sytuacja, że jest zainteresowany. No i odpisał mi, że o swoim gołębniku żadnych śmieci nie miał. No i oczywiście później go przeprosiłem, że nie to miałem na myśli, bo ja wiem, jaki tam jest materiał. No i odpisał mi Dieter, że najlepiej, jakby te gołębie wszystkie u mnie zostały. Także rozważam to wszystko, muszę to sobie poukładać sobie, jak to wszystko zrobić, bo dosyć spory rozpłód porządnych gołębi, również też między innymi też z gołębnika Dietemeyera, to są przede wszystkim większość gołębi lotowych, które zdobywały mu mistrzostwa na skali kraju i na skali okręgu, oddziału, są u mnie. Ja się dopytam, to znaczy, że ty przyjąłeś, nie wiem, połowę, część? Czy wszystkie, żaden gołąb nie został u Dietra. Wszystkie gołębie. Czyli 100% gołębi wszystkie poszło do ciebie? No, 100% gołębi i całe życie hodowlane Dietra. On przekazał cały mi segregator wszystkich dokumentów, wszystkich gołębi. Włącznie z, tak, włącznie z artykułami gazet na temat gołębi i jego osiągnięć też, między innymi na szczeblu jego całej hodowli, a to wyśmienity hodowla na wiele lat, taki hodowla, który przez 50 lat naprawdę... Czyli każdy jeden gołąb z rozpodu trafił do ciebie? Wszystkie. Wszystkie gołębie, które są, wszystkie, między innymi, no tak, no to tak jak mówię, to jest mój przyjaciel, on mnie traktuje prawie, że jak syna, także, a może i jak syna, także no nasze relacje są bardzo dobre, bo nie ma co ukrywać, to człowiek, który nauczył mnie hodować gołębie, nauczył mnie też jak gdyby jak postępować z gołębiami. To naprawdę bardzo, bardzo dużo mu zawdzięczam. No ale co ciekawe też jak gdyby, nie wiem, czy ktoś ma takie możliwości, ale ja dostałem całą bazę danych z Columba XT, gdzie Dieter to prowadzi od lat 40., 50., także w rodowodach moich gołębi mogę się cofnąć do lat 60. Jeżeli powiedzmy hodowcy, od których nabywał te gołębie, prowadzili dokumentację, to taką dokumentację ma. No, kiedyś siedziałem prawie że do rana i nie, jak gdyby jak się wkręciłem w to przeglądanie tego, to byłem w szoku. Nie? Zapytam cię z ciekawości, a jakie gołębie występowały, jakie nazwiska w latach właśnie tych, powiedzmy 60., 50., jakie tam były się? O, przede wszystkim Jansen, okay. Mulemans, okay. Tak, także Szelens. To jest kawał historii. Tak.
Także tam są te gołębie takie, jak gdyby, jak cofniemy się powiedzmy 12 pokoleń wstecz, to tam prawie każdym gołębiu są Janseny, są Karla Olewansa, także wyśmienici hodowcy, nie? I to wszystko jestem w posiadaniu i tak jak przeglądam rodowód każdego z tych gołębi, które są teraz u mnie, to tak naprawdę no, każdego bym chciał u siebie mieć i przynajmniej spróbować po nim wychować coś, co będzie jak gdyby zbliżało się do swoich przodków. Nie? A mówię, no, mam opisane i dziadków, i pradziadków, prapradziadków i nie, że tam wywodzą się z gołębia, powiedzmy jakiegoś tam superlotnika i przez 5-6 pokoleń nic nie latało, tylko jak gdyby tutaj jest baza super gołębia w rodowodzie, tylko gołębie, które się powtarzały, powiedzmy. Był rewelacyjny gołąb, po tym gołębie super latał syn i po tym synu latał jego wnuk, nie? No, albo jego następny syn, albo córka. Także zresztą tutaj Dieter przede wszystkim, on się skupiał nad tym, to człowiek, o którym mówili, że miał siódmy zmysł w Niemczech. Pewnie hodowcy, którzy będą to oglądać z Niemiec, to też to potwierdzą i też jak gdyby coś na ten temat powiedzą, a ja to też wiem od hodowcy, który mieszkał kupę lat w Niemczech. On teraz sprowadził się na Śląsk, bodajże w okolicach Opola. Ksiądz Dieter, też imiennik mojego przyjaciela, który mi właśnie też opowiadał właśnie historię o moim przyjacielu Dieter Majerze. Także, że i co ludzie, hodowcy, porządni hodowcy mówili na temat właśnie Dietera. Także ja to potwierdzam. No, to jest człowiek, który każdego olimpijskiego gołębia zna. On jak gdyby poświęcił się tej pasji gołębiarskiej na maksa razem z żoną Birgit. Ona wspierała go w tym. Także u niego dokumentacja, zresztą jak zobaczycie w rodowodach moich, które mam jak gdyby z jego hodowli, to widać, jak to jest wszystko poopisywane, tam, że każdy gołąb jest naprawdę szczegółowo opisany, jego osiągnięcia i osiągnięcia, które oczywiście mają poparcie po listach, które zdobyły jakiś tam wgląd ogólny, taki ogólnoeuropejski. Także tam nie ma też żadnej ściemy, wszystko jest... Ja cię akurat zapytam. No bo niewątpliwie przejęcie takiej ilości gołębi do rozpłodu będzie dla Ciebie problematyczne, tak? No bo jaki masz plan dalej na swoją hodowlę? Czy te gołębie od Majera wyprą Twoje gołębie rozpłodowe, czy będziesz postawić nowy gołębi rozpłodowy równorzędny do tego obecnego, który posiadasz? Na pewno nie wyprą w żaden sposób gołębi tych moich rozpłodowych, bo w moim gołębiku rozpłodowym są tam te gołębie, także... To mogę tylko po prostu zasilić się w bazę jeszcze większą, lepszych gołębi. Aczkolwiek ja już mam na chwilę obecną tą bazę takich gołębi. Uważam, no nie chciałbym tutaj być taki nieskromny, ale uważam, że mam bardzo porządne gołębie w gołębiku hodowlanym, co świadczą wyniki gołębnika mojego tutaj w domu, który teraz jak gdyby został. No i wyniki gołębnika, który zbudowałem w 2020 roku, wtedy kiedy budowałem ten rozpłód. I gołębie, które zdobywały już w pierwszym roku tytuł mistrzowski. W kolejnym roku miały tytuł mistrzowski gołębi rocznych i zdobyły wszystkie kategorie jako roczne, łącznie z 700-kami, bo ja nie oszczędzam gołębi na 700-ki. Jako dwuletnie gołębie pomieszały się z nagrodami moimi z domu, wymieniając się pierwsze, drugie nagrody z domu i jako trzyletnie gołębie, bo tam już były trzyletnie ostatnie lotowane i później zostały wszystkie sprzedane gołębie. Także to świadczy o tym, że ten rozpłód jest wartościowy, bo nowe gołębie, nowy gołębnik, tytuł mistrzowski. No to nie, na wielu hodowlach tak jest, nie? A tutaj jednak ten porządny materiał, który mam w swojej hodowli, było od Dietemajera, no ja tutaj też nie mogę pominąć hodowli Fuchsen Wolf, bardzo porządnej hodowli z Niemiec, które te gołębie też w mojej hodowli są krzyżowane z tymi gołębiami Dietemajera, no i gołębie Marcina Bochynka, które też są krzyżowane. I to wszystko pozwoliło mi zbudować naprawdę bardzo, bardzo porządny rozpłód. I jak sobie to analizowałem, które te gołębie z rozpłodu no, mogę jak gdyby odstąpić, to praktycznie z każdego gołębia był jakiś super wyszczał. Może nie z każdego gołębia na tą chwilę gołąb już się postarzał i jest powiedzmy taki 5-6-letni, bo są, to wiadomo jak to w każdej hodowli bywa, zresztą jak w tym roku ja straciłem
8 bardzo porządnych lotników, które z tego 4, które przez 3 lata reprezentowały okręg szczeciński na wystawie ogólnopolskiej w sporcie. Także też dobrze wiemy, że bardzo dobre gołębie też giną, ale jak zrobiłem analizę każdej pary rozpłodowej, to po każdej parze wyszczeliły jakieś gołębie. Zrobiły czołową nagrodę, pierwszy konkurs, zrobiły w pierwsze 10 konkursy. I to jest dla mnie ważne, no bo to jak potrafią gołębie szczelić i później wiadomo, trzeba mieć szczęście, żeby ten gołąb się utrzymał i postarzał w hodowli i zdobył jeszcze większe nagrody, nie? Ale widać, że ten materiał jest niesamowity. No i teraz biję się z myślami i prawdopodobnie tak zrobię, że zbuduję następny gołębnik, gdzie te gołębie jak gdyby przetrzymam. Na pewno po tych gołębiach będę chciał wyhodować jeden ląk, który będzie latał tutaj u mnie w domu. Następny ląk uchowam tych gołębi, które będę latał jako gołębie młode na drużynę mojego brata Daniela, który na gołębnikach na mojej firmie. I pewnie tak zrobię. No. Tu tylko takie po prostu też jak gdyby postanowienie zrobiłem, że z rozpłodu mojego, który mam, powyciągam na aukcję gołębie po gołębiach takich dobrych rozpłodowcach, których po nich zostawiłem jeszcze dzieci do rozpłodu. Czyli mam tych powiedzmy tych dobrych rozpłodowców, takich naprawdę, co tam szpicowe konkursy robią te gołębie, bardzo dobre. Mam jak gdyby na gołębniku lotowym, no i zostawiłem sobie rodzeństwo na gołębniku rozpłodowym. No, muszę z czegoś tutaj już jak gdyby zrezygnować, no bo tych gołębi się naprawdę za dużo robi. No i na tą pierwszą aukcję, którą tutaj przygotuję z tych właśnie gołębi, uszykowałem 14 gołębi na aukcję, w sumie tą pierwszą z gołębnika rozpłodowego, gołębie, które zostawiłem w tamtym roku do rozpłodu, takie późne po swoich gołębiach rozpłodowych. I chyba ze 2 czy 3 takie gołąbki, też starsze, które wcześniej zostawiłem. I jeszcze mam takich powiedzmy chyba 15 albo 18, które powiedzmy na następną aukcję też będę chciał wystawić. No i to są porządne materiały. Między innymi tutaj przygotowałem na aukcję też takiego gołąbka półbrata Eliota, który wywodzi się z siostry czterech jedynek, a Eliot się wywodzi z córki czterech jedynek, czyli jak gdyby z bardzo bliskiej rodziny. I z tego gołębia już w 2020 roku on jako późny roczny gołąb wyhodował 3 młode, z tego 2 młode miały 5 konkursów, 1 na 5 wkładań 4 konkursy, także rewelacyjnie przekazuje ten gołąb. Później go pożyczyłem na 2 lata mojemu przyjacielowi Karstenowi, który mnie jeszcze w innych latach nauczył i zasilił w gołębie, porządne gołębie sportowe. No już teraz z powrotem jest u mnie. No i zostałem też poproszony tutaj przez Ciebie, Łukasz, żebym coś na aukcję charytatywną przekazał. No, uważam, że taki sprawdzony gołąb, który jak gdyby już ma... Mówimy tutaj o aukcji Ludzki Gest. Ludzki Gest. Tak, Kluba Szczytkowskiego. No i tak długo się zastanawiam, jakiego tu gołębia dać. No i tak postanowiłem, że chyba ten gołąb, który już przekazuje dobre geny w postaci dobrze latających dzieci, no to będzie największą wartością dla hodowcy, który się zdecyduje kupić tego gołębia, a te pieniążki też pójdą na bardzo szlachetny cel, także to jest bardzo ważne. No i tutaj dużo innych gołębi przygotowałem, bo przygotowałem tutaj na przykład wnuczkę Eliota i wnuczkę Wenus i Tora, to są rewelacyjne lotniki, zresztą teraz gołębie rozpłodowe z hodowli Fuchsel-Wolf. Przygotowałem połączenie z hodowli takiej Fuchsel-Wolf, syna Syreny i z córki Abrahama,
też gołąbka, który w mojej hodowli naprawdę rewelacyjny. No i nie tylko w mojej hodowli, bo z tych gołębi mój kolega, bardzo dobry hodowca, znaczy to team hodowcy Jarek i Zeno Szczepaniak, posiadają w swojej hodowli te gołębie i Jarek naprawdę bardzo chwali te gołębie. Robią konkursy, z których Jarek jest zadowolony, także ja jestem podwójnie zadowolony. Tutaj też dałem takiego gołąbka, w sumie już nieżyjącego, 583, to jest wnuk Olimpiadę 003, młodego z samiczką Margot, którą kupiłem od Fritza Bode. Margot to też imię żony Fritza, ten gołąbek się wywodzi z Gernixa, także takie super połączenie. No, drugiego gołębia u siebie zostawiłem, z racji tego, że ten 583 no, z 12 roku, ale właśnie miesiąc temu odszedł, ale już w tym roku nie spłodził żadnego gołębia, także już wiedziałem, że się skończy. Samicy 402 z Kitla, także rewelacyjnej samicy, która super lotniki daje. Następny gołąb z córki 79 z Pawła Mędrysy, także no, i syna 4 jedynek, czyli podstawy mojego gołębnika. Następny z Wenus i z siostry Eliota. Następny porządny, bardzo porządny gołąb. Wnuka 4 jedynek, następny gołąb. Mam połączenie takie Bajtel, czyli syn Bajtla, super rozpłodowego i super lotnika Marcina Bochynka, na połączenie córki 1360 pana Tadeusza Pałki. No, rewelacyjne połączenie. Aczkolwiek no, ja mam rodziców w rozpłodzie, dlatego mówię, no, muszę tutaj pozwolić coś pomyśleć, co zrobić, tak? Bo mam rodziców, mam rodzeństwo na gołębniku lotowym, no i mam jeszcze zostawione rodzeństwo w rozpłodzie. No, z racji też, że tych gołębi będzie dużo, no to tutaj muszę jak gdyby według mnie te rodzynki tutaj wystawić. No tutaj też daję gołąbka 810 z córki 4 jedynek, a ta córka 4 jedynek wywodzi się z 4 jedynek z córki Bajtla, nałożona na Imbret Kleine Dirka. No to też od tej gołębie długo czekałem, żeby kupić z tego Kleine Dirka, także no tutaj mam właśnie tego gołębia, który idzie na tą aukcję Ludzki Gest Kuby Błaszczykowskiego, czyli półbrata Eliota. Z ojca Eliota i z siostry 4 jedynek, czyli praktycznie to samo połączenie co Eliot, tylko z dołu i z góry. Tylko tu jest siostra, a u Eliota jest córka 4 jedynek. No mam takiego gołębia z Olimpijczyka 267 Marcina Bochynka, z samicy 294, która naprawdę no, dużo do bardzo dobrych lotników daje, między innymi samica 53-57, która w tym roku dwa razy pierwsza z Brukseli, pierwsza z lotu Groningen, nie, my mieliśmy to z lotu 500 kilometrów, także jako druga była na okręg wtedy, kiedy Eliot wygrał z lotu narodowego, zaraz była za nim, a trzecia w Polsce. Także tu też po tej samicy samczyka jak gdyby przekazuje na aukcję. No przekazuje pełne rodzeństwo, samiczkę samicy 18404, która siada pierwsza, druga, 14, 23, 31, 22, 29, 36, 39. Także 80, 93, 94, no rewelacyjnej samicy, która miała w kategorii A209 najlepszy gołąb okręgu Szczecin, także tutaj też przekazuje pełne rodzeństwo. Przekazuje też pełne rodzeństwo właśnie samicy 53-57, która wcześniej wspomniała, pierwsza z lotu narodowego z Brukseli, pierwsza oczywiście tutaj na oddział. A druga była, trzecia była w Polsce w roku 2021. To też pełne rodzeństwo, gdzie te gołębie przekazują, bo już nawet po dzieciach tych gołębi dzieci super latają. No, na przykład samica 22-29, która wywodzi się z brata 53-57, która też dwa razy na wystawie ogólnopolskiej w sporcie była, reprezentowała okręg szczeciński.
No tutaj z samicy, z takiej z Florizona 307 końcówka belgijka, naparowana na syna Eliota. No, z tej samicy mam bardzo sporo lotników na nagonniku, między innymi pierwsze młode, które trafiły do rozpłodu z Eliota, to był parowany właśnie na córkę tej Florizona, tej 307. No i też z tego parowania wyszedł gołąb, gdzie u mojego kolegi Zenka Marka na Śląsku gołąbek, który z 780 km samiczka dwuletnia wyprzedza 42 minuty gołębie, także no, niesamowity gołąb, wsiadając pierwsza na oddział, na rejon. Także no, fajne gołębie. No, tutaj też daję gołąbka, który jest wnukiem Ultimate, po samcu 12-32, który właśnie dał mi 90-31, który, tak jak wcześniej powiedziałem, na pewno coś fajnego wylata, co będę mógł się chwalić, jak tam siądę do tych wyników, ale na przykład samica, siostra tego gołębia, 18-400, 18, siada pierwsza, 19, pierwsza siada też na 7858, czyli to był lot okręgowy. Także no, rewelacyjna samica z 536 km. No, myślę, że bardzo porządny materiał, który myślę, koledzy, jak się interesujecie moją hodowlą i chcielibyście coś mieć, to na pewno coś fajnego tutaj sobie wybierzecie i myślę, że na pewno będziecie zadowoleni. I to tyle chyba co na temat tej aukcji. Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrówka dla Was, zdrówka dla Waszych gołębi. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.